Dzień dobry, otwieram 8 sesję Rady Gminy Radomałe. Witam Państwa radnych, witam Państwa sołtysów, witam zaproszonych gości. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 radnych. W związku z awarią systemu ogłaszam przerwę do momentu usunięcia awarii. Dziękuję bardzo. Wznawiam obrady 8 sesji Rady Gminy Radomałe. Raz jeszcze witam Państwa radnych, witam Państwa sołtysów. Jeszcze raz serdecznie witam Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik. Witam Pani Kierownik OPS-u, Panią Dyrektor z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radomiu. Witam Pana Radcę. Przypominam Państwu, że obrady Rady Gminy są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na kanale YouTube. Bardzo proszę o wyłączenie telefonów, a także przypominam o ustawie o RODO. Państwa radnych bardzo proszę o zalogowanie się do systemu celem sprawdzenia obecności. Dziękuję. W sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Kolejny punkt, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Czy ktoś chciałby zgłosić zmianę porządku obrad? Nie widzę. Bardzo proszę o zatwierdzenie porządku obrad, który otrzymali Państwo w materiałach. Zielony przycisk tak, czerwony nie, żółty wstrzymuje się. Jeszcze jedna osoba nie zagłosowała. Dziękuję. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie przez 15 radnych. Porządek obrad na dzisiejszej sesji wygląda następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Punkt czwarty, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt piąty, przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. Punkt szósty, nominacja nauczyciela. Punkt siódmy, sprawozdanie przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Punkt ósmy, sprawozdanie wójta gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Punkt dziewiąty, informacja o przygotowaniu szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020. Punkt dziesiąty, informacja o działalności Klubu Sportowego Radowia w roku 2019. Punkt 11. Informacja o realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku. Punkt 12. Informacja wójta gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Punkt 13. Informacja przewodniczącego rady dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Radomałe za 2018 rok. Punkt 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radomałe na lata 2019-2032. Punkt 15. Projekt uchwały w sprawie regulaminu stadionu sportowego w Radowie Małym. Punkt 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Radomałe na 2019 rok. Punkt 17. Interpelacje i zapytania pisemne radnych. Punkt 18. Wolne wnioski. Punkt 19. Zamknięcie obrad. Punkt 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokoły z sesji numer 6 i sesji numer 7 były wyłożone w biurze rady. Do chwili obecnej nie stwierdzono żadnych uwag. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi do tego protokołu z sesji numer 6 i sesji numer 7? Nie widzę. Bardzo proszę o przyjęcie protokołów. Dziękuję. Protokoły z sesji 6 i 7 zostały jednogłośnie przyjęte. Dziękuję. Kolejny punkt, nominacja nauczyciela. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Odczytam rotę ślubowania, następnie
Nauczyciel Alina Tkusz wypowie słowo ślubuję. Można również dodać tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję. W związku ze ślubowaniem oraz po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego na wniosek złożony w dniu 11 czerwca 2019 roku i uzyskaniu zaświadczenia nr 1 łamane na 2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną nadaję pani Alinie Tkusz stopień nauczyciela mianowanego. Gratuluję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Pani Alino, w imieniu Rady Gminy serdecznie gratuluję i życzę dużo sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Kolejny punkt, sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. W okresie międzysesyjnym od dnia 31 lipca 2019 roku do dnia dzisiejszego brałem udział w festynie Dar Serca Forlu. Brałem udział w spotkaniu z posłem na Sejm RP Michałem Jachem w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Radomiu Małym. Udział w festynie rodzinnym w Ołkowie. Brałem udział w turnieju piłki nożnej w Malincu zrealizowanego z programu Społecznik. Udział w dożynkach powiatowo-gminnych w Radowie Małym, udział w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej Radowo Małe, udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko do spraw obsługi organów gminy i oświaty w Urzędzie Gminy w Radowie Małym. Brałem udział w pierwszym powiatowym pikniku NGO w Łobzie, udział w posiedzeniu wspólnych Komisji Rady Gminy w Radowie Małym, a także pełniłem dyżury w sprawie skarg i wniosków oraz pracach w Biurze Rady. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. Kolejny punkt, sprawozdanie wójta gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowna Rado, panie panowie sołtysi, szanowni goście. W okresie międzysesyjnym od 31 lipca do 25 września 2019 roku brałem udział m.in. w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Radowie Małym, spotkania z władzami jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu łobeskiego, wspólnym posiedzeniu gminnych komisji, spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie dotyczącym form wsparcia oferowanego przez ten urząd. Podpisałem porozumienie z nadleśnictwem RESCO w sprawie akcji Jedno Dziecko, Jedno Drzewo. W sobotę 5 października będziemy na terenie Zieleńców sadzić takie drzewka z rodzicami dzieci urodzonych w 2019 roku. Wraz z radną Wiertą Gozowską brałem udział w sesji Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Powiatu Radomskiego. Spotkałem się ze związkami Nauczycielstwa Polskiego z oddziału w Radowie Małym w sprawie uzgodnienia zmian w regulaminie dotyczącym dodatku dla wychowawców klas w oddziałach przedszkolnych. Uczestniczyłem w jesiennej olimpiadzie sportowej w niepublicznej szkole przysposabiającej do pracy w Siedlicach. Wziąłem udział w spotkaniach sołeckich w Radowie Małym i w Ołkowie. Wspólnie z Gminnym Centrum Kultury oraz Powiatem Łobeskim zorganizowaliśmy dożynki powiatowo-gminne. Brałem udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej świętej pamięci pułkownika Andrzeja Kiszki PS Dom, jednego z najdłużej walczących żołnierzy podziemia i podagliszczowego w Polsce. Spotkałem się z animatorem lokalnym w ramach projektu Rewitalizacja. W tym roku ruszają inicjatywy w Siedlicach i Radzimiu. Ponadto w okresie sprawozdawczym podejmowano następujące działania. W zakresie inwestycji, budownictwa i rozwoju lokalnego podpisano umowę na wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków w Radowie Małym. Termin realizacji do 31 października 2019 roku. Kwota inwestycji 382 tysiące. Podpisano umowę na remont części drogi gminnej zjazdu w miejscowości Siennodolne. Termin wykonania zadania do 15 listopada 2019 roku, wartość 209 tysięcy złotych. Wykonano dodatkowe oświetlenie uliczne miejscowości Siedlice, Wołkowo, Dargomyśl i Gostomin. Podłączony został do sieci energetycznej obiekt warsztatu technicznego na potrzeby sołectwa Maliniec. Wykonano utworzenie wjazdu z kostki brukowej na cmentarzu w Borkowie Wielkim. Wybudowano dwie wiaty na terenie stadionu w Radowie Małym. Wykonano remont przewodu kominowego w Dargomyślu i Wołkowie. Wykonano wymianę okien w lokalach komunalnych w miejscowości Karnice oraz Dargomyśl. Wykonano remont dachów na budynku, na budynkach gospodarczych na boisku Orlik w Radowie Małym. Tak, dodatkowo jeszcze wykonano remont pokrycia dachowego na przystanku w Żelmowie oraz zakupiono materiał do remontu nawierzchni drogi miejscowości Toszyno. W tym miejscowości Toszyno mieszkańcy sami zrealizowali zadanie, gmina tylko w ramach pomocy
robią materiał, tak więc wspólna decyzja trwanie się udała. W zakresie infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska w ramach zachodniopomorskiego programu antysmogowego w dniu 27 sierpnia złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego na działania wymiana piecy. 35 deklaracji wpłynęło do urzędu na kwotę 281 625 zł. Działanie 2.15 dotyczy termomodernizacji i częściowej termomodernizacji. Wpłynęło 40 deklaracji, w tym 15 na częściową, 25 na pełną termomodernizację. Łączna kwota wniosku 1 755 000 zł. No ale teraz czekamy do końca sierpnia na rozstrzygnięcie konkursu, jeżeli nie konkursu, tylko programu. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to będziemy wtedy kontaktować się z mieszkańcami i o szczegółach informować w późniejszym terminie. W ramach programu Bezpieczne usuwanie azbestu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. 26 wniosków na odbiór, transport, 6 na demontaż, na łączną kwotę 31 082 zł. W zakresie gospodarki odpadami oraz lokali mieszkalnych i użytkowych. Tutaj na bieżąco podejmujemy działania dotyczące umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowe zasób gminy. I na chwilę obecną zadłużenie wynosi 424 210 zł. Prowadzona jest bieżąca weryfikacja ilości osób zamieszkałych w lokalach, które są zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. W zakresie cmentarzy komunalnych wykonano inwentaryzację i stworzono mapę cmentarzy komunalnych położonych w gminie Radowo Małe wraz z ewidencją i zdjęciami. Oraz prowadzona jest weryfikacja upływu terminu ważności miejsc grzybalnych znajdujących się na cmentarzu w Radowie Małym i Rogowie. Przygotowano stosowne informacje do dysponentów grobów. W zakresie spraw organizacyjnych w okresie międzysesyjnym wydałem 25 zarządzeń. Na bieżąco są realizowane uchwały, które zostały podjęte na poprzedniej sesji. Złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w Szczecinie na zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych na łączną kwotę 16 303,36 zł, a także złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w Szczecinie na realizację zadania wyprawka szkolna, składana kwota 2025 zł. Prowadzono szereg bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej. Dziękuję Panie Wójcie. Czy Państwo Radni mają pytania do tego sprawozdania? Nie widzę, bardzo dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, że gospodarstwo rolne Pani Bożeny Kipisz w uznaniu zasług dla hodowli bydła mlecznego otrzymało złotą honorową odznakę Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Uważam, że jeżeli jest Pani naszym mieszkańcem, należałoby się pogratulować Pani za ten sukces. Chciałbym życzyć wielu, wielu sukcesów kolejnych zawodowych oraz żeby gospodarstwo rozwijało. Bardzo proszę. Bardzo ślicznie dziękuję. Naprawdę nie spodziewałam się. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważne wyróżnienie. Ta złota odznaka to jest kilkanaście lat ciężkiej pracy nad naszą hodowlą. 13 lat jeździliśmy na wystawy. Zdobywaliśmy wicechampiona pierwszego, później czempiona. Nasza córka reprezentowała Polskę, nasze województwo w Belgii, w Batis, na międzynarodowej wystawie, gdzie zajęli trzecie miejsce. Cieszymy się bardzo, że zostaliśmy zauważeni, że ta nasza praca przy tej naszej hodowli jest doceniana. To są pierwsze odznaczenia w województwie zachodniopomorskim, jakie zostały przyznane 10 osobom. W tym dostaliśmy my, ja i mój mąż, dwoje. I w ogóle Panie Wójcie, dziękuję, że Pan w ogóle się dowiedział, bo jak się do wczoraj dostałam telefon, byłam zaskoczona. Pierwsze moje słowo było, a skąd wójt wie? Ale naprawdę jest pierwszym wójtem, który no, docenia to, co my, hodowcy, tutaj robimy. Naprawdę bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim Państwu za te prawa. Dziękuję. A to ode mnie, bo wiem, co to znaczy trud przy bydle, bo tyle lat, dzięki mi to z tego, ale chcę Ci właśnie pogratulować, podziękować za ten trud. Bo to jest naprawdę ciężki trud z tego poświęcenie dla wszystkiego, bo to bydło trzeba ten, ale... Raz jeszcze Pani Bożenko, wielkie gratulacje i kolejnych sukcesów. Dziękuję.
Punkt 9. Informacja o przygotowaniu szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020. Temat był szeroko omawiany na posiedzeniu komisji. Czy Państwo radni mają jeszcze pytania do tej informacji? Nie widzę. Bardzo proszę o czytanie opinii. Opinia Komisji Rady Gminy Radowo-Mawy wypracowana na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 23 września 2019 roku wobec informacji o przygotowaniu szkoły podstawowej do rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przechodzimy do głosowania. Informacja została jednogłośnie przyjęta przez 15 radnych. Kolejny punkt. Informacja o działalności Klubu Sportowego Radowia w roku 2019. Temat również został szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania? Nie widzę. Bardzo proszę o odczytanie opinii. Wobec informacji o działalności Klubu Sportowego Radowia w roku 2019 po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Informacja została jednogłośnie przyjęta przez 15 radnych. Gratulacje Panie Wiceprezesie. Samych sukcesów życzymy. Kolejny punkt. Informacja o realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku. Również zostało to szeroko omówione na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Widzę. Bardzo proszę Panią Skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Radowo-Mały za pierwsze półrocze 2019 roku. Na podstawie stosownych przepisów komisja w składzie trzyosobowym pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Radowo-Mały za 2019 rok. Uzasadnienie. Zgodnie z odpowiednimi przepisami informacja wpłynęła celem zaopiniowania wraz z informacjami o kształtowaniu się wieloletniej prognozie finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć z dnia 28 marca 2019 roku o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze uwzględniające stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Forma i zakres przedłożonych informacji spełniają wymagania określone uchwałą organu stanowiącego na podstawie artykułu 266 ustawy o finansach publicznych. Gmina w sprawozdaniu statystycznych sporządzonych za wskazany okres na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku i oraz w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Na podstawie danych zawartych w przedkładanych Izbie dokumentach skład orzekający stwierdził, iż na koniec okresu sprawozdawczego dochody budżetu wykonane zostały 52,8%, a wydatki 46,7% wartości planowanych. Zachowana została relacja z artykułu 242 ustawy oraz zachowana została relacja z artykułu 243 z ustawy o finansach publicznych. Nie występują zobowiązania wymagalne ani przekroczenia kwot planowanych wydatków. Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia ministra finansów. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak na wstępie. Podpis przewodnicząca składu orzekającego. Dziękuję Pani Skarbnik. Bardzo proszę o opinię ze wspólnego posiedzenia komisji.
Wobec informacji o realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału, komisje wyrażają opinię pozytywną przy 12 głosach za i 1 głosie przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Głosowało 15 radnych, 14 za, 1 przeciw. Informacja została przyjęta. Punkt 12. Informacja wójta gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Bardzo proszę, panie wójcie. Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który nakłada na sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz na osoby wydające decyzje administracyjne obowiązek złożenia wójtowi oświadczeń majątkowych. Osoby zobligowane pierwsze oświadczenia majątkowe składają w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisku lub od dnia zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia poprzedzającego roku oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. Mając na uwadze ten artykuł, przedkładam informację o złożonych na mojej ręce oświadczeniach majątkowych. Wszyscy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych za 2018 rok wywiązali się ze swojego obowiązku i złożyli oświadczenia w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego. W ustałym terminie to jest do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 7 osób u nas złożyło takie oświadczenia. Wszystkie oświadczenia majątkowe przekazałem do Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby. Po dokonaniu analizy przedłożonych oświadczeń majątkowych nie stwierdziłem w nich istotnych nieprawidłowości. Podczas dokonania analizy oświadczeń majątkowych nie wystąpiły podejrzenia o podaniu w nich nieprawdy, w związku z tym nie podjąłem żadnych działań dotyczących kontroli złożonych oświadczeń. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Oświadczenia majątkowe są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomia Mazur. Dziękuję, panie wójcie. Dziękuję. Punkt 13. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Radowo Małe za 2018 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o samorządzie gminnym, przewodniczący Rady Gminy jako podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych jest zobligowany do przedstawienia radnym informacji z analizy oświadczeń majątkowych w terminie do 30 października bieżącego roku. Informacja ta powinna zawierać dane o osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzanymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Do złożenia oświadczeń majątkowych przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązali byli następujący radni: pan Jan Hatłas, pani Małgorzata Hatłas, pani Katarzyna Fecak, pani Ilona Kamińska, pani Bożena Kipisz, pani Wioleta Kozłowska, pan Mariusz Lipski, pani Małgorzata Niewiadomska, pani Małgorzata Pilichowska, pani Katarzyna Stępień, pani Gabriela Szestowicka, pan Andrzej Schubert, pani Agata Ustyjańczuk, pani Joanna Ustyjańczuk. Oświadczenia majątkowe wszystkich radnych złożone zostały w ustawowym terminie, to jest do dnia 30 kwietnia 2019 roku, według stanu na dzień 31 grudzień 2018. Analizując oświadczenia majątkowe, dokonałem porównania treści przedłożonego oświadczenia majątkowego z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2018. W złożonych oświadczeniach nie stwierdziłem nieprawidłowości. Zostały wypełnione starannie i czytelnie. W dniu 31 maja 2019 roku oświadczenia majątkowe wraz z kopiami zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2018 zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radowo Małe z wyłączeniem informacji na temat adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia posiadanych nieruchomości. Oświadczenie majątkowe przewodniczącego Rady Gminy zostało przesłane w dniu 23.04.2019 do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Nadzoru i Kontroli w Szczecinie. Dziękuję. Punkt 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radowo Małe na lata 2019-2032. Projekt uchwały został również szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są pytania państwa radnych do tego projektu uchwały?
nie widzę. Bardzo proszę o odczytanie opinii ze wspólnego posiedzenia komisji. Wobec projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radowo Małe na lata 2019-2032, po zapoznaniu się z autopoprawką i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału, komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały wraz z autopoprawką. Bardzo proszę. Radny Jan Hatos jeszcze nie zagłosował. Dziękuję. Projekt uchwały został jednogłośnie podjęty przez 15 radnych. Punkt 15. Projekt uchwały w sprawie regulaminu stadionu sportowego w Radowie Małym. Zostało to szeroko omówione na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o odczytanie opinii ze wspólnego posiedzenia komisji. Opinia wobec projektu uchwały w sprawie regulaminu stadionu sportowego w Radowie Małym. Po zapoznaniu się z autopoprawką i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału, komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję. Bardzo proszę, głosujemy nad projektem uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję. Projekt uchwały został jednogłośnie podjęty przez 15 radnych. Kolejny punkt. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Radowo Małe na 2019 rok. Również został ten temat szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania? Widzę. Bardzo proszę Panią Skarbnik o krótkie wprowadzenie. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Radowo Małe na 2019 rok. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 180 796 zł i 40 groszy. Zmniejsza się dochody budżetu, paragraf drugi, zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 59 413 zł. Tym samym kwota dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 121 383 40 groszy. Paragraf 3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 243 890 złotych 76 groszy. Paragraf 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 122 507 złotych i 36 groszy. Tym samym kwota wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 121 383 40 groszy. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Radowo Małe. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję Pani Skarbnik. Bardzo proszę o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia komisji. Opinia wobec projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Radowo Małe na 2019 rok. Po zapoznaniu się z autopoprawką i rozpatrzeniu wyżej wymienionego materiału, komisje wyrażają opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 17. Interpelacje i zapytania pisemne radnych. Czy Państwo radni mają na piśmie interpelacje lub zapytanie? Nie stwierdzam. Punkt 18. Wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych, z Państwa sołtysów, zaproszonych gości chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę, radny Andrzej Szubert. Panie wójcie, chciałbym zainterweniować może, bo to już było parę razy mówione w sprawie tej naszej policji, tak? Jeżdżą chłopaki, pochowali te auta krosowe, jakieś motory, nie patrzą, jeżdżą po uprawach. Wczoraj akurat interwencja była policji, bo sobie zrobili grilla i osoby niewinne nawet dostały mandaty. Nazwisk nie wolno mówić. Pamiętamy. Ale w każdym razie, żeby przyjechali po prostu jakimś nieoznakowanym czy coś, bo nie patrzą. Wjeżdżają w kukurydzę, fajnie się łamie, nie patrzą, że ktoś tam koszty jakieś poniósł czy coś, ale po prostu, żeby jakoś to kontrolowali, bardziej pilnowali. I nie tam, że
nasz akurat dzielnicowy, bo to wiadomo, kolega przyjedzie, nic nie zrobi, podjedzie i wszystko, nie? Tak żeby to jakoś zrobić to z górnej półki i żeby to bardziej było kontrolowane, tak? Jak nie hałasują w Dargomyślu, to hałasują wrogowie, także tak przemieszczają się, po prostu robią sobie wolną ręką, jak mówią, że się wszystko należy, ktoś tam coś powie, to zaraz wybuchną i nic się nie robi, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pani Zosia Burzyńska. Ja z tego miejsca chciałam podziękować wszystkim, którzy nadal serca wspomogli, przyczynili się. Na razie podziękować. A ten, że pomogli, dopięliśmy. Tylko tyle, że mam żal, nie ma dzisiaj nic, kogo ze straży. Żal do straży. Bo dzieci z domu dziecka właśnie chcieli brać udział w biegach. Wszystko. Czekaliśmy do 16. Nikt się nam nie zjawił, potrzebował tylko dwóch strażaków. Bo ten, co drogę zamknął, no, nie wyraził zgody, żeby rodzice i dzieci z domu dziecka już musieli jechać. Inne dzieci też musieli jechać. Także oni bardzo żałowali, że nie mogli u nas biegnąć. Nie skorzystali z zawodów. Nie skorzystali. No i jak pani Kulik przyjechała, to już jeszcze ich nie było. Przyjechała już nagrody wręczać, a nie było. I, prawda? Tak się działo. Nie mogliśmy. A ja dzwoniłam do naszego prezesa, to on powiedział tak, że powiedzieli, że awarie. Ja mówię, potrzeba mi tylko dwóch, bo jest poprzedni dzielnicowy, jest strażak. Tylko dwóch. On powiedział, że powiedzieli mu, że jest awaria. Po drugie, nie będzie prowadził ich za rękę, a po trzecie nie jest odpowiedzialny za festyn. I do widzenia. Ja nie wiedziałam, co mam robić. No ale jakoś tak, że ten pan, nie wiem, jakie on tam stopniem jest, bo on drogę zamykał, zgłosił do RSK i przyjechało dwóch właśnie z RSK, z patrolu. Przeprowadziliśmy ten bieg, ale już było bardzo mało dzieci. Policja z Lotnej przyjechała. Tak, policja z Lotnej była, żeby przeprowadzić. Tak strażaki zawalili, ale od nas sołeckie pieniądze zabrać potrafili. Oni teraz nie chcą nic pomagać. Pani Sołtys, może akurat faktycznie nie było strażaków. No ale dwóch tylko z osobówką przyjechali. Widzieli, że to jest naprawdę jest. Bardzo proszę. Dobrze, zacznijmy od tego, kto jest upoważniony do zamykania drogi gminnej, powiatowej bądź wojewódzkiej. Strażacy nie są zobowiązani. Nie, nie, to tylko żeby zabezpieczyć dwóch. Zabezpieczyć pan... poprzez zamknięcie drogi. Nie. Podczas strażak ochotnich czy strażak z Państwowej Straży Pożarnej może zabezpieczyć drogę wtedy, gdy prowadzi działania bądź czynności. Tak? Ale on powiedział do mnie, że ze straży, bo oni są przeszkoleni. No. Ale jesteśmy przeszkoleni, owszem, jak najbardziej, przez komendę powiatową w Łodzie, ale jedynym kiedy możemy zamknąć drogę? Drogę możemy zamknąć wtedy, kiedy prowadzimy działania. Droga była zamknięta, bo to od maja, ona mówi, droga była, tylko zabezpieczyć, żeby stanęło dwóch strażaków zabezpieczyć. O to chodziło nam. A nie chciał dopuścić właśnie, żeby z rodziców. Był Daniel, ten poprzedni dzielnicowy i był jeden pan ze straży, nie wiem kto, miałam z tego i potrzebowało jeszcze dwóch. To tylko, żeby dzieci biegli, to tylko tu do krzyża tak, było, kawałek drogi. Drugi temat, jeżeli chodzi o, bo my chcemy pieniądze, z tego co wiem, ani grosza od pani nie dostaliśmy na OSP. No, nie dostaliście, ale sołeckie wzięliście teraz. No, proszę. No teraz tak. No, wy mówimy o tym. Ale pani ani grosza nie przekazała na straż przez ten czas, który obiecała, więc oszczędzi pani sobie takich komentarzy, że strażacy sobie tylko biorą i nic w zamian nie chcą. No, ale teraz też będziemy musieli walczyć z tym wszystkim, co mamy robić w sołectwach, a wy właśnie... Ja też mam stowarzyszenie, też bym mogła korzystać, tak? Ale my już robimy jakieś działalności, jakieś coś, wy też róbcie. W przyszłym roku pani sołtys na pewno strażacy się poprawią. Ja będę to na pewno komentarzy, myślę, że nie, bo trzeba dobrze ze sobą żyć. Dziękuję. Ja ze swojej strony może dla przypomnienia, 28 września o 15 jest otwarcie Oazy Spokoju w Siedlicach. Tutaj pan sołtys zaprasza wszystkich chętnych. 6 października w niedzielę od godziny 10 na stadionie w Radowie Małym jest również piknik strażacki. Strażacy również zapraszają.
A od, nie będziemy brać. Od tego tygodnia zbierane są podpisy pod petycją, aby wybudować drogę na drodze wojewódzkiej. Tutaj jest inicjatywa pana wójta. Kto nie podpisał, zachęcam. 2 października będą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Domu Kultury. Petycja zostanie wtedy przekazana i mam nadzieję, że w końcu ten temat uda się rozwiązać. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan wójt. Chciałbym się na koniec podziękować wszystkim sołtysom oraz mieszkańcom poszczególnych sołectw, którzy brali udział w dożynkach powiatowo-gminnych i reprezentowali naszą gminę. Dziękuję bardzo i dziękuję za to, że byliście z nami i żeście nam pomagali. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 8. sesję Rady Gminy. Dziękuję państwu za przybycie. Nie ma to, co to jest